Patryk, wrócę jeszcze na chwilę do meczu w Olsztynie. Stomil pokazał naprawdę dobry futbol. Tak. Stomil zagrał dobrą piłkę, stworzył sobie dobre sytuacje, których nie wykorzystał na nasze szczęście, no a my graliśmy swoje, wykorzystaliśmy to, co mieliśmy, no i wygraliśmy mecz. Które ze spotkań było najtrudniejsze i dlaczego? Myślę, że nie można powiedzieć, które było najtrudniejsze, bo graliśmy z meczu na mecz, wiedzieliśmy, że gonimy tą górę i chcieliśmy wygrywać po kolei każde spotkanie i myślę, że nam się to udało i oby to utrzymać do końca ligi. Podbeskidzie w tej rundzie bardzo dużo spotkań zremisowało tak naprawdę bezbramkowo. Jakie będą założenia, żeby pokonać obronę z Bielska? Myślę, że już przeanalizowaliśmy grę Podbeskidzia, wiemy jakie mają plusy, jakie mają minusy i chcemy przełożyć to, co nam trener przekazał na boisko i myślę, że wygramy ten mecz. Spodziewasz się wielu bramek, czy raczej jedno trafienie może zdecydować o losach spotkania? No, ciężko powiedzieć. Zobaczymy, jak mecz się będzie układał od początku. Myślę, że może być więcej niż jedna bramka. Z trybun będzie niósł się głośny doping. To będzie dla Was dodatkowa motywacja? Tak, na pewno. No, kibice od samego początku nam pomagają i wspierają do ostatnich minut, więc myślę, że na tym meczu będzie jeszcze więcej kibiców i pomogą nam, żebyśmy osiągnęli własny cel. Jak atmosfera w szatni? Bardzo dobra, nie można narzekać. Bardzo dobra, każdy wie, o co gramy i zobaczymy.